Paco Power, System IMAX, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. 12. Memoriał imienia Stanisława Zalewskiego w Lublinie na hali Mosir 16 maja. No jesteśmy z dwoma pięściarzami, którzy walczyli w pierwszych walkach towarzyskich z zawodnikami naszego klubu, z Gabrielem Bajem i z Wiktorem Szatkowskim. No chłopaki, trochę bratobójcza walka, fajnie zestawiona, ale pokazaliście moim zdaniem z tych walk towarzyskich no najładniejszy pojedynek. No bardzo przekrojowo z jednej i z drugiej strony widać było, że na pełnych emocjach wyszliście do tego pojedynku. No tak, no to znaczy, to tak, na spokojnie wyszliśmy, mieliśmy pokazać boks, oczywiście postaraliśmy się, zrobiliśmy to tak jak mogliśmy, na tyle, no, bez podpalania, taki przyjacielski pojedynek. Tak, pokazowy pojedynek, żeby pokazać boks, mieliśmy pokazać boks i chyba pokazaliśmy chociaż trochę. Czy decyzja trenerów o tym, żeby nie rozstrzygać tego pojedynku, zadowala Was? Tak jak mówicie, no to była pokazówka. Tak, szczerze mi to, tak, ja jestem zadowolony, czy to ja wygrałem, czy to Wiktor, to dla mnie nie ma większego znaczenia, mieliśmy pokazać boks, sparing taki przyjacielski, myślę, że dobrze jest, tak jak to zostanie, nie? Ja się cieszę, że się nie powinno być rozstrzygnięcia, bo jesteśmy kolegami z klubu, trenujemy razem, robimy razem sparingi i tak naprawdę po prostu się uczymy razem, więc lepiej, żeby tak zostało. Czyli na memoriale pokazowa walka sparingowa, to co macie codziennie na treningach. No tak, oczywiście. No, ale to oczywiście jakieś tam przy walce są inne emocje i trzeba było właśnie taką walkę zrobić, żeby nabierać doświadczenia cały czas. Przy publiczności. Gabryś, no trafiłeś Wiktora, tam widać było trochę krwi na twarzy. Wyczułeś dobrze moment, gdzie trafić, przymierzyć? Oczywiście to jest kwestia treningów, tak? To co było na treningu starałem się to wykorzystać jak najbardziej. No może trochę wyczułem trochę szczęścia, bo tutaj też Wiktor upuścił troszkę gardę, ale tak, no starałem się wyczuć to, co właśnie robiłem na tarczy przed właśnie sparingiem z nim. No ale Wiktor też jednak tanio skóry nie sprzedał i tam ładne akcje wchodziły. Coś tam wchodziło, no tak dobrze, taki wyrównany pojedynek. No przede wszystkim przekrojowo, góra, dół, skracanie dystansu, fajne obrony. No panowie, dziękujemy Wam bardzo za fajną walkę przede wszystkim i za to, że pokazaliście na tym memoriale, na czym polega tak naprawdę prawdziwy boks, a trenujecie krótko. Krótko, no może nie prawdziwy boks, ale na pewno jakieś tam próby boksu i no, będzie jeszcze lepiej, no dużo treningu. Będzie lepiej, tak. Trzymamy za to kciuki, żeby było jeszcze lepiej, żebyście sparowali razem, no i żeby w przyszłym sezonie przywozić jak najwięcej sukcesów. No, mistrzostwa okręgu, później mistrzostwa Polski. Trzymamy kciuki. To jest cel. Nasz. No. Dziękuję. Nasz cel. Dzięki chłopaki. Dziękuję. Dziękuję również.